Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej otwarciu dzisiejszemu wystawy z niepamięci rzeźby Adolfa Wilda. Wystawy absolutnie wyjątkowej, ponieważ splatają się tutaj przynajmniej trzy niezwykle istotne aspekty. Po pierwsze, Adolf Wild to doskonały rzeźbiarz, twórca autonomiczny, osoba jako twórca rozpoznawalna w historii sztuki europejskiej, twórca, którego prace w sensie stylistycznym ewoluowały od takich klasycyzujących do fantastycznych, modernistycznych, z wielką ekspresją, ale o tym dużo więcej powie kurator wystawy pani Grażyna Prusińska. Czyli pokazujemy na wystawie to, co jest w przypadku sztuki najważniejsze, coś o doskonałej jakości, chcę to bardzo silnie podkreślić. Po drugie, te rzeźby pochodzą z wyjątkowego miejsca, z Dylewa, majątku leżącego w paśmie wzgórz dyleckich w obecnej gminie Ostróda. Majątku, który zaczął rozkwitać pod zarządem Franca Rose, człowieka, który prowadził tam doskonale gospodarstwo, zarabiał pieniądze, uporządkował to wszystko i był przykładowym mecenasem sztuki. Mówiąc wprost, zarobione pieniądze wydawał na założenie fantastycznego parku i rzeźby Adolfa Wilda w dużej części trafiały właśnie do tego parku. I trzeci aspekt niezwykle istotny, czyli II wojna światowa, rok 1945, zniszczenie majątku w Dylewie, zniszczenie parku. Rzeźby zostają zniszczone, porozbijane i częściowo też rozkradzione przez mieszkańców tamtego regionu. I dopiero na początku tego wieku pojawia się profesor Tomasz Mikocki, który dokonuje tam pracy archeologiczne i znajduje częściowo te rzeźby, również rozbite. I podjęty jest wysiłek, by te rzeźby zostały przywrócone do stanu pierwotnego, w sensie takim, że z tych kawałków po prostu są sklejane tak, byśmy je widzieli, tak jak je teraz oglądamy. Mówiąc wprost, dla naszego muzeum, które zajmuje się dziedzictwem Warmii i Mazur, wystawa absolutnie wyjątkowa, bo tak naprawdę wystawa trafia w sedno naszego funkcjonowania, bo zadajemy sobie pytanie, które jest kluczowe dla takiej instytucji jak muzeum. Czy to jest element naszej tożsamości? Czy Dylewo w tamtym kształcie jest elementem naszej tożsamości? I o ile kilkadziesiąt lat od temu było powiedziano, że nie, dzisiaj mówimy tak, to jest element naszej tożsamości. Dlatego ta wystawa jest jednym z kolejnych działań, czyli z kolejnym działaniem budowania takiej tożsamości, że nie zapominamy o tej przeszłości sprzed 1945 roku, tylko mówimy o niej jako o tym, co działo się wcześniej. I nawet jeżeli ci, którzy przychodzili tutaj do nas, mieszkańcy naszego województwa, najczęściej tożsamość przynosili ze sobą, z regionów, z których przychodzili, ta tożsamość jednak nawiązywała do tej tożsamości sprzed 1945 roku. Chcę powiedzieć, że niezależnie jak to zabrzmi, na ten projekt zdobyliśmy pieniądze z programu prowadzonego przez Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra i bez tych środków nie moglibyśmy tak dobrze tej wystawy i działań wokół Adolfa Wilda przygotować. I będziemy również działania edukacyjne prowadzili, bo naszym partnerem jest szkoła w Szczepankowie, czyli szkoła z gminy Grunwald w pobliżu samego Dylewa. To tyle tytułem wprowadzenia. Bardzo proszę, pani Grażyna Prusińska powie już o samej wystawie. Państwo, na tej wystawie zobaczymy naprawdę niewielki wycinek twórczości Adolfa Wilda i też niewielką część kolekcji, którą stworzył dla Franca Rose. To będzie tylko 11 oryginalnych rzeźb artysty i 3 kopie wykonane w
wydruku 3D, wybrane przeze mnie rzeźby, bez których nie wyobrażałabym sobie tej wystawy, bo stanowią pewne kamienie milowe także w twórczości Wilta i w rozwoju jego stylu. Adolfo Wild i Franz Rose to niezwykła znajomość i niezwykły związek między artystą i mecenasem. Ten związek rozpoczął się w 1864 roku, kiedy Franz Rose podczas jednej ze swoich artystycznych, studyjnych podróży zobaczył w Rzymie rzeźbę. Jedną z pierwszych takich realizacji Wilda. Zachwycił się nią do tego stopnia, że postanowił odszukać autora i zrobił to. Spotkali się w mediolańskiej pracowni Adolfo Wilda i Franz Rose, właściwie z punktu, bez na podstawie tego, co w tej pracowni zobaczył, zaproponował artyście niezwykle wtedy lukratywny kontrakt, który wyzwalał praktycznie Wilda z wszystkich finansowych trosk, pozwalał mu na spokojne, dostatnie życie, a w zamian tego wszystkie prace, które wykonywał, wszystkie rzeźby, wszystkie pierwsze egzemplarze trafiały do właściciela Delewa, tworząc tę niezwykłą, były ukierowane na antyk i klasyczną sztukę renesansu, ale niewiele się rozmijały z ówczesnymi, również estetycznymi upodobaniami rzeźbiarza i właściwie wykonując on zamówienia dla swojego mecenasa, no na pewno nie wykonywał gwałtu na swoich jakichś estetycznych czy twórczych zamierzeniach. Chciałabym, bo tworząc tę wystawę, komponując tę wystawę, w ogóle myśląc o tej wystawie, chcieliśmy przywołać pamięć o artyście, pamięć o mecenasie, ale też chciałabym, żeby w pamięci zachować postać profesora Tomasza Mikockiego, nieżyjącego już archeologa, bo właściwie to jego wiedzy, jego też intuicji zawodowej zawdzięczamy to, że podjęte zostały prace na terenie Delewskiego Dworu i wynik tych prac to właśnie te rzeźby, które zobaczycie dzisiaj Państwo na wystawie. Oczywiście poddane bardzo żmudnemu procesowi konserwacji. One zostały odkryte, znalezione naprawdę w wielu przepalonych, zniszczonych szczątkach i praca archiwalna konserwatorów to naprawdę żmudny trud, żeby można było odtworzyć te rzeźby w ich pierwotnym kształcie, żebyście mogli je Państwo w tym kształcie na wystawie podziwiać. Wild uwolnił się po drodze w 1912 roku, kiedy mecenas zmarł. To data niezwykle ważna dla twórczości artysty, bo właściwie po tym roku jego indywidualna twórczość, jego indywidualne działania, musimy pamiętać, że kontrakt z Franzem Rose wyizolował go z artystycznego środowiska, tego naturalnego środowiska, które bardzo sprzyja artystom, które powoduje, że artyści otaczani również przez swoich kolegów, przez sztukę tworzoną aktualnie, potrafią wywalczyć, utorować sobie wśród tego, co już istnieje, swoją jakąś ścieżkę. On był w bardzo trudnej sytuacji po śmierci Franca, bo zupełnie usamotniony na włoskim rynku sztuki i na włoskiej scenie artystycznej. Ale też wbrew jakby wszystkiemu ta izolacja nadała jego twórczości niezwykle takiego interesującego i indywidualnego rysu. I to zostało niemal natychmiast dostrzeżone przez włoskich krytyków. Także Wild, który zmarł w 1931 roku, w tym krótkim czasie po śmierci Franza Rose, to niespełna to 20 lat, zyskał naprawdę mocną pozycję na włoskiej scenie artystycznej. Ale zmienił stylistycznie. Oczywiście zmienił się bardzo, bo my poznamy Wilda, który jeszcze nie jest okrzyknięty największym i najbardziej ważnym rzeźbiarzem końca XIX i pierwszych dekad XX wieku we Włoszech. Oczywiście to nie jest Wild symbolista, to nie jest Wild
którego rzeźby obdarzone są niezwykłą ekspresją. Ale jedna z prac, która też za nami, mówię o tej, której fragment widzicie Państwo na planszy informacyjnej i którą wykonał zresztą w kilku wersjach, ale pierwsza powstała i była pokazywana w Dylewie już w 1909 roku, świadczy o tym kierunku, o tym sposobie stylistycznej drogi, którą przyjmie później po 1912 roku. To jest maska bólu, powstała po okresie jego bardzo ciężkiej takiej zapaści psychicznej, okresie depresji, kiedy się z niej podniósł, wykonał tę niezwykle ekspresyjną i w wymowie bardzo symboliczną rzeźbę, w której na narożniku znajdują się trzy krzyże i każdy z tych krzyży symbolizuje rok tego jego wyjścia z normalnego świata do stanu, który uniemożliwiał mu właściwie normalne funkcjonowanie i normalną pracę. Razem mu też udostępnił niemiecki, znaczy spowodował, że zainteresowali się nim niemieccy kolekcjonerzy inni go kupowali. Wystawiał też w Monachium, wystawiał na scenie niemieckiej z powodzeniem, z nagrodami, ale to był po prostu taki margines jego aktywności artystycznej, bo całość jakby pochłaniał ten kontrakt i Franz Rose, którego też definiował Wilk jako niezwykle zaborczego mecenasa. Użył nawet takiego określenia, że zamknął go w bańce, nie dopuszczając do niego nikogo. Może miał taki pomysł, żeby ten styl Wilta kreował się właśnie w takiej izolacji. Był pod tym względem naprawdę niezwykłym kolekcjonerem, bo oczywiście Wilt nie był jedynym artystą, którego pracę kupował. Jego kolekcja była ogromna. My mówimy tylko w tej chwili o rzeźbach, bo one zostały. Natomiast cała reszta, malarstwo, grafiki, cały ten wspaniały zasób, który był w Pałacu Dylewskim, oczywiście z powodu tej bomby, która spadła na centralną część dworu, właśnie tam, gdzie była umieszczona kolekcja i późniejszego pożaru, po prostu zniszczyła się bezpowrotnie. Rzeźby marmurowe, rzeźby odlane w brązie, jako destrukty, ale przetrwały, tak. Nowoczesne technologie konserwatorskie pozwalają je odtworzyć. Natomiast cała reszta zniknęła w tumanie historii. A czy gdzieś na świecie są kolejne wersje rzeźb, które Wilt robił dla... Tak, są, bo sama maska, ta maska, która jest za nami, ta, którą też pokazujemy w ekspozycji, jest w muzeum we Włoszech, jest w Rzymie i w Mediolanie. Tak samo ta rzeźba, która tak zachwyciła Wilta, która przedstawiała, zachwyciła Rosa, która przedstawiała żonę Wilta, Wedowa, ona również była wykonana w kilku wersjach, także on zrobił kopię swoich rzeźb. Te kopie są we włoskich muzeach, są także w posiadaniu spadkobierców rodziny Wilta, do których między innymi należy bardzo swego czasu znana polska graficzka Alina Kalczyńska, która poprzez małżeństwo weszła w rodzinę Adolfa Wilta. Dzięki temu też profesor Mikocki miał duży dostęp do takich materiałów archiwalnych poprzez kontakty z rodziną Adolfa Wilta, ale też z rodziną Rose, bo muszę Państwu powiedzieć, że żyje jeszcze ostatnia mieszkanka Pałacu w Dylewie, pani Sybille Friedberg, która jest, Rose byłby jej pradziadkiem, ale nie w prostej linii, bo jej dziadek był synem brata Franca Rose.